Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zrobiłem taki eksperyment, wpisałem do wyszukiwarki internetowej hasło Środki nasenne". W niecałą sekundę było około 260 tysięcy wyników wyszukiwania. I pomyślałem sobie, nie będę tego czytał, bo nie zasnę. Ale zamiast tego, chciałbym Wam dzisiaj przeczytać coś innego, krótką medytację, krótką krótką historię związaną właśnie z takim sposobem, który ma umożliwić łatwiejsze, spokojniejsze zaśnięcie. A jaki to sposób? On jest związany z medytacją. Posłuchajcie. Jedno ze znaczeń słowa medytować w języku hebrajskim, języku, w którym został spisany Stary Testament, to mamrotać, wydawać głos na jednym oddechu, bezustannie coś powtarzać. Kiedy uczymy się medytować Pana Boga i Jego słowo we dnie i w nocy, to wymagane jest, byśmy powtarzali sobie to słowo bez przerwy. Gdy tak czynimy, staje się ono w naszych myślach najważniejsze. Staje się drogowskazem dla umysłu, poglądem na świat i życiową perspektywą. Pismo Święte obiecuje, że jeśli myślimy i przemawiamy zgodnie z Bożym Prawem, podobnie będzie też z naszym postępowaniem. Wówczas doświadczymy radości, powodzenia, pomyślności. Pewien XIX-wieczny kaznodzieja twierdził, że kilka chwil spędzonych z Bogiem w tej cichej i spokojnej porze dnia ma większą wartość niż najczystsze złoto. A psalmista woła, radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą, gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań. Czy twoje ostatnie przed zaśnięciem świadome myśli to myśli o Słowie Bożym? Wyłącz telewizor, odłóż powieść, porzuć pracę i odpocznij w Panu, przyzywając Jego słowa. Przyjdzie ci to łatwiej, jeśli jeszcze rano wybierzesz sobie fragment pisma, który chcesz rozważać i przez cały dzień będziesz chodził, mrucząc sobie w wolnych chwilach odpowiednie zdania i wersety. Potem, tuż przed snem, przypomnij sobie Bożą Prawdę po raz ostatni. Ci, którzy tak czynią, śpią spokojniej. Wyciszony umysł, skoncentrowany na Bożym Słowie, zdaje się wspierać zdrowy sen i głęboki relaks ciała. We współczesnych czasach, kiedy na środki na senny wydaje się miliony dolarów rocznie, my mamy najwspanialsze lekarstwo. Boże Słowo. Słuchajcie, taką właśnie receptę znalazłem w naszej wakacyjnej lekturze, a więc wieczór z Panem Bogiem. Zachęcam, jeżeli macie możliwość, gdzieś dostać tę książeczkę, to warto, warto się z nią zapoznać, krótkie historie. A ja jeszcze na deser dorzucę kilka słów z modlitw, które odmawiamy na zakończenie dnia, czyli z komplety. Zobaczcie, że też, też odmawiając, kompletę, te, odmawiając tę modlitwę końcową, tam prosimy o spokojny sen, o odpoczynek. Posłuchajcie kilku, kilku takich modlitw. Na przykład w czwartek modlimy się. Panie Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą. A w środę mówimy: Panie Jezu, odnów przez odpoczynek nasze siły. Innym razem wołamy. Prosimy Cię, Boże, sprawa, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością się obudzili w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Innym znowu razem, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku. Piękna jest ta modlitwa kompletna, ta, ta modlitwa na zakończenie dnia. Od czasu do czasu wspólnie ją odmawiamy. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tyle na dzisiaj. Życzę spokojnej nocy, dobrego snu z Panem Bogiem.